Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <electorate> <ciones> papam Świadectwo o życiu Chrystusa w Kościele, wspólnocie prorockiej, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 20 maja 1992 roku. Munus propheticum, o którym była już mowa podczas ostatniej katechezy, jest udziałem Kościoła poprzez świadectwo wiary. Świadectwo to ogarnia i uwydatnia wszystkie aspekty życia i nauczania Chrystusa. Potwierdzenie tego znajdujemy w słowach Soboru Watykańskiego II w Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes, która ukazuje Jezusa Chrystusa jako nowego człowieka, rzucającego światło na zagadkę życia i śmierci, poza nim nieznajdującą rozwiązania. Tajemnica człowieka, mówi Sobór, wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy słowa wcielonego, a potem stwierdza, że tę właśnie pomoc Kościół zamierza ofiarować ludziom, by w boskim objawieniu odkryli lub ponownie uznali swą prawdziwą i pełną tożsamość. Ponieważ ukazywanie Bożej tajemnicy, jaką jest cel ostateczny człowieka, powierzone jest Kościołowi, przeto Kościół otwiera człowiekowi oczy na sens własnej Jego egzystencji, czyli na najgłębszą prawdę o człowieku. Kościół naprawdę wie, że sam Bóg, któremu służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom serca ludzkiego, którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą. Oznacza to, że urząd prorocki Kościoła, który polega na głoszeniu Bożej prawdy, wyraża się również w tym, że ukazuje człowiekowi prawdę o nim samym. Ta prawda tylko w Jezusie Chrystusie objawia się w całej swej pełni. Prawdę tę Kościół ukazuje człowiekowi nie tylko w postaci. Teoretycznej czy abstrakcyjnej, ale w sposób do głębi egzystencjalny i konkretny. Powołaniem Kościoła jest obdarzać człowieka życiem, jakie jest w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, tak jak zapowiada to Jezus apostołom: Ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Obdarzanie człowieka nowym życiem w Chrystusie ma swój początek w chrzcie. W sposób niedościgniony daje temu wyraz Pawłowy List do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Zatem, przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do jego śmierci, zostaliśmy z nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Tak i wy rozumieJCIE, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Jest to tajemnica chrztu jako początku nowego życia udzielonego przez nowego człowieka Chrystusa, tym którzy w sposób sakramentalny zostają włączeni w jego jedyne ciało, jakim jest Kościół. Można powiedzieć, że w chrzcie i w pozostałych sakramentach rzeczywiście kościół otwiera człowiekowi oczy na sens jego własnej egzystencji w sposób żywy i istotny. Można mówić o sakramentalnej ewangelizacji, która należy do munus propheticum kościoła i pozwala nam lepiej zrozumieć prawdę o kościele jako społeczności prorockiej. Profetyzm kościoła wyraża się w głoszeniu i sakramentalnym urzeczywistnieniu naśladowania Chrystusa. Które staje się naśladowaniem nie tylko w znaczeniu moralnym, lecz prawdziwym odtworzeniem życia Chrystusa w człowieku. Chodzi o nowość życia, życia Bożego, które staje się udziałem człowieka przez Chrystusa, jak wielokrotnie stwierdza święty Paweł: Was umarłych na skutek występków, Bóg razem z nim przywrócił do życia. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Chrystus więc jest boską odpowiedzią jaką kościół daje na podstawowe ludzkie problemy. Chrystus człowiek doskonały. Sobór mówi: "Ktokolwiek idzie za Chrystusem, sam też pełniej staje się człowiekiem". Kościół dając świadectwo życia samego Chrystusa, człowieka doskonałego, wskazuje każdemu człowiekowi drogę do pełni człowieczeństwa. W swym przepowiadaniu ukazuje wszystkim autentyczny wzór życia, a dzięki sakramentom udziela wiernym ożywczej energii, umożliwiającej wzrost nowego życia, które się rozprzestrzenia pośród członków wspólnoty kościelnej. W tym znaczeniu Chrystus nazywa swych uczniów solą dla Ziemi oraz światłem świata. Poprzez swoje świadectwo o życiu Chrystusa, Kościół umożliwia ludziom poznanie tego, który w sposób doskonały. Wcielił w swym ziemskim życiu największe przykazanie, zapowiedziane przez Niego samego. Dokonał tego w podwójnym wymiarze. Swoim życiem i śmiercią Jezus Chrystus wypowiedział bowiem, co to znaczy miłować Boga, nade wszystko, w tej postawie szacunku i posłuszeństwa wobec Ojca, która pozwala Mu głosić. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał. I wykonać Jego dzieło. Chrystus potwierdził też i urzeczywistnił w sposób doskonały przykazanie miłości bliźniego, poprzez którą określał swą misję i zgodnie z którą działał. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Kościół jest świadkiem prawdy błogosławieństw, głoszonych przez Jezusa. Podejmuje trud. By nie brakowało w świecie ubogich w duchu, którzy nie szukają sensu życia ani w dobrach materialnych, ani w pieniądzach, cichych, którzy ukazują ciche i pokorne serce Chrystusa i wyrzekają się przemocy, czystego serca żyjących w prawdzie i wierności, łaknących i pragnących sprawiedliwości, to znaczy Bożej świętości, która pragnie zapanować w społeczeństwie i w życiu poszczególnych osób, miłosiernych współczujących i pomagających tym, którzy cierpią, wprowadzających pokój, sprzyjających pojednaniu i porozumieniu ludzi i narodów. Kościół daje nieustanne świadectwo odkupieńczej ofiary, jaką Chrystus złożył z samego siebie. Idzie drogą krzyża i przypomina zawsze o owocności cierpienia znoszonego i ofiarowanego w łączności z ofiarą Zbawiciela. Jego monus profeticum wyraża się w uznawaniu i potwierdzaniu wartości krzyża. Dlatego też Kościół stara się w sposób szczególny żyć duchem błogosławieństwa tych, którzy się smucą i cierpią prześladowanie. Jezus zapowiedział prześladowanie swoich uczniów. Wytrwałość w prześladowaniach stanowi świadectwo, jakie Kościół składa Chrystusowi. Poczynając od męczeństwa świętego Szczepana, apostołów, ich pierwszych następców i tylu chrześcijan, aż do cierpień biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, oraz zwykłych wiernych, którzy również w naszych czasach przelali krew, byli poddawani torturom, więzieni i znosili wszelkiego rodzaju upokorzenia, by dochować wierności Chrystusowi. Kościół jest świadkiem zmartwychwstania, świadkiem radości dobrej nowiny, świadkiem szczęścia wiecznego i szczęścia obecnego już w życiu doczesnym przekazanego przez zmartwychwstałego Chrystusa, o czym będzie mowa w następnej katechezie. I właśnie poprzez to wielorakie świadectwo o życiu Chrystusa Kościół wypełnia właściwy sobie munus propheticum. Równocześnie zaś poprzez to profetyczne świadectwo objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. Jest to misja prorocka, posiadająca wyraźny sens chrystocentryczny, który nadaje jej dogłębną wartość antropologiczną jako światło i życiowa siła pochodząca od słowa wcielonego. W tę misję na rzecz człowieka Kościół zaangażowany jest dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, zdając sobie sprawę z tego, że poprzez zbawienie człowieka osiąga się chwałę Bożą. Dlatego też już w pierwszej mojej encyklice Redemptor Hominis powiedziałem, że człowiek jest drogą Kościoła.